W ostatnich tygodniach samorząd suwalski ogłosił dwa przetargi dotyczące kompleksowej opieki nad bezdomnymi i wolno żyjącymi zwierzętami. W jednym z nich, choć oferty otwarto ponad miesiąc temu i okazało się, że chętny jest tylko jeden, wciąż finału nie widać. Jak nas poinformowano 22 sierpnia. Jeżeli chodzi o tą ofertę, to zaskoczyła nas tutaj cena. Mam tutaj na myśli to, że jest to dość niska cena, dlatego też w naszym piśmie skierowanym do tego podmiotu poprosiliśmy o wyjaśnienie, czy rzeczywiście cena została tutaj dobrze skalkulowana, czy nie została ona w żaden sposób zaniżona. Jeżeli ten operator, ten potencjalny operator to potwierdzi, to przystąpimy wtedy do rozstrzygnięcia tego postępowania. Od tej rozmowy minęły 24 dni, a umowa nadal nie została zawarta. Wynika z treści portalu e-zamówienia i BIP-u suwalskiego ratusza. Przetarg nie został również unieważniony. Wciąż figuruje jako wszczęty ze wskazanym etapem badanie i ocena ofert. Kamil Sznel nas poinformował, że do zamawiającego wciąż nie dotarły dokumenty, do których złożenia został zobowiązany oferent. Jego propozycja wprawdzie zachowuje ważność aż do 6 listopada bieżącego roku, ale wciąż nie jest przesądzone, że do zawarcia tej umowy dojdzie. Na szczęście zawartość fanpage'a tutejszego schroniska wskazuje na to, że wciąż ono działa i całkiem fajnie sobie radzi, zarówno z opieką nad zwierzętami, jak i z adopcjami czworonogów. Drugi z przetargów na taką samą usługę, tyle że realizowaną w roku przyszłym, opatrzono warunkiem, że potencjalny oferent powinien posiadać tytuł prawny do schroniska, w którym będzie realizował zamówione usługi. To siłą rzeczy znacząco zawęziło krąg podmiotów mogących ubiegać się o zamówienie. I zgodnie z naszymi przewidywaniami do przetargu stanął tylko jeden oferent. W tym przypadku podmiot związany jest ofertą do 4 grudnia. Jeżeli umowa zostanie zawarta, to za odłowienie bezdomniaka opłata spadnie z 615 do 500 zł. Za odłów wolno żyjącego kota pozostanie na poziomie 500 zł, ale już za odłów zwierzęcia gospodarskiego miasto zapłaci nie 2000, jak to zaplanowano na ten rok, a zaledwie 900. Zmieni się też stawka dzienna za utrzymanie zwierzaka. Z niespełna 16 zł na niecałe 18,50.